Pośród lasu, przylegle do miejscowości Dębowiec i Poraj, piętrzy się dumnie wzgórze zielone, niemal w całości obłożone miejscowością Choroń. Na jego szczycie dominuje niewielki kościółek. To zbudowana pod koniec XVI wieku kapliczka, która była filią ówczesnej parafii Przybynów. Kiedy w 1595 roku wizytował ją archidiakon Kazimierski z Krakowa, napisał: w Choroniu stoi murowana kaplica pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, dotąd niekonsekrowana, mająca 3 ołtarze. Kościółek został rozbudowany i zmodernizowany w latach 1903-1913 przez rodzinę Bylińskich. 1 lipca 1916 roku biskup kielecki Augustyn Łoziński powołał na bazie tego kościółka parafię Choroń. Kolejną przebudowę przeszedł w latach 1949-1953 i wtedy wydłużono go o 10 metrów. Ostatnie ślady XVI-wiecznej tożsamości utracił on ostatecznie w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, kiedy gruntownie zmodernizowano jego wnętrze i dodatkowo je zelektryfikowano. Mimo tego w 1972 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków. 4 lata później ponownie go konsekrowano. W poprzednim odcinku opowiadającym o mogile w Dębowcu mieliście okazję poznać historię jednego z proboszczy w latach wojennych. Jeśli jeszcze się z nią nie zapoznaliście, to czym prędzej braki nadróbcie. Do kościółka prowadzą pieszy zielony szlak walk 7 Dywizji Piechoty, pieszy czarny szlak imienia Barbary Rychlik, pieszy żółty szlak Zamonitu, rowerowy niebieski szlak Dębowcówka, rowerowy żółty szlak edukacyjnych zagród agroturystycznych, rowerowy zielony szlak okrężny wokół Zalewu Porajskiego, rowerowy czerwony szlak Poraj-Morsko. Widzimy się na szlaku.